Zmiana przepisów dotyczących zasad rejestracji pojazdów spowodowała, że przed Suwalskim Wydziałem Komunikacji codziennie tworzą się kolejki. Mamy obowiązek rejestracji i wyrejestrowywania pojazdów, dlatego też suwalczanie tłumnie ruszyli do Wydziału Komunikacji. Nie jest to tylko suwalski trend, taki trend jest w każdym Wydziale Komunikacji w naszym kraju, i chcemy oczywiście temu zaradzić. Ruch interesantów po nowelizacji przepisów wzrósł o około 25%, szacuje Kamil Sznel. Tę zwyżkę jakiś czas temu zaobserwował również jeden z suwalskich radnych, Jarosław Kowalewski. Swoje spostrzeżenia zawarł w interpelacji z 6 lipca i zaproponował rozwiązanie: zakup i montaż systemu kolejkowego. Z uwagi na bezpieczeństwo epidemiologiczne przedłożył również propozycję wyposażenia najbardziej obleganych wydziałów ratusza w interkomy. Te jednak w ocenie prezydenta są zbędne, ale tak zwany kolejkomat spotkał się z akceptacją i jak się okazało... Żeby nie tworzyły się te kolejki, żeby ludzie nie tracili w nich czasu, naczelnik Wydziału Komunikacji zaproponował wprowadzenie systemu kolejkowego. Taki system kolejkowy został już zlecony w firmie, która go przygotuje i zostanie wprowadzony w Urzędzie Miejskim w Suwałkach już niedługo. W budynku urzędu zostanie zainstalowany automat, który wydawał będzie bilet z numerkiem. Możliwa będzie również zdalna internetowa rezerwacja kolejki. System wygeneruje nam bilecik, kolejność i o konkretną godzinę, o której powinniśmy pojawić się tutaj w urzędzie, a na ekranie monitora przed Wydziałem Komunikacji w tym momencie, kiedy będzie nasza kolej, zostanie wyświetlony po prostu numer naszego bilecika i informacja, do którego okienka mamy się zgłosić. Rejestracja internetowa odbywać się będzie na stronie umsuwalki.pl.